prawdy i mity o mleku. My unikamy czasami produktów mlecznych, co wynika ze złej tradycji ze względu na to, że przez pewien okres czasu jakość mleka w Polsce była bardzo niska. I w związku z tym my uciekaliśmy od produktów mlecznych, niechętnie żeśmy je wykorzystywali. Zmieniło się to radykalnie od jakichś 4-5 lat, nawet może trochę wcześniej. I to mleko jest pełnowartościowe i rzeczywiście może być wykorzystywane. Tutaj występują pewnego rodzaju trendy, jeżeli chodzi o sposób żywienia się i na przykład jednym z trendów jest uciekanie przed tak zwaną otyłością i w związku z tym część dziewcząt bardzo niechętnie używa mleka ze względu na to, że uważa, że mleko może wpłynąć na smukłość i ponętność jej sylwetki i w związku z tym ucieka od produktów mlecznych, co ma bardzo niekorzystne znaczenie ze względu na to, że pozbawia się naturalnego produktu, którym jest wapń i naturalnej podaży, która powinna wynosić w skali dziennej gdzieś około do grama wapnia i do 1000 jednostek witaminy D. W mleku jest bardzo istotny poza obecnością wapnia odpowiedni stosunek wapnia do fosforanów, odpowiedni stosunek i zawartość pewnych enzymów, które umożliwia większą optymalizację produktów zawartych w wapnie. Ze względu na to, że w zależności od profilu genetycznego różny jest stosunek i różny sposób wykorzystywania enzymów, w związku z tym różnie odpowiadamy na podanie i wykorzystanie wapnia. Czasami w pewnych przypadkach, zwłaszcza u osób dorosłych, mamy niedobory enzymów, które nam rozkładają na przykład laktazę i które mogą spowodować, że przy podawaniu i przy używaniu mleka występują pewne niekorzystne objawy, na przykład objawy zaparciowe, czy objawy, które powodują, że źle czujemy się przy podaniu mleka. Natomiast w tej chwili nie ma już tego rodzaju ograniczeń ze względu na to, że mamy do czynienia z mlekiem przetworzonym. I praktycznie rzecz biorąc cała generacja kefirów, jogurtów idzie naprzeciw tym niekorzystnym ewentualnie elementom, które mogą występować przy używaniu mleka, pełnego mleka nieprzetworzonego i w związku z tym w pełni mogą zapewnić nam podaż, którą powinniśmy wykorzystać i ona jest coraz szerzej wykorzystywana.